Cześć, to Ernest! W tym filmiku pokażę wam, jakie sekretne zmiany zaszły na mapie po ostatniej aktualizacji oraz powiem wam o nowym nadchodzącym evencie do Fortnite. W końcu doczekaliśmy się ogromnej aktualizacji, przepełnionej nowościami. Część z nich już poznaliśmy, jednak już dobrze nam znany Epic parę zmian wprowadziło po kryjomu i nie znalazły się one w notkach o aktualizacji. Pora je odkryć! Ci, co mieli już szansę dzisiaj pograć, na pewno zauważyli nową anomalię na mapie. W poprzednim sezonie mieliśmy kanciastą kostkę, a w sezonie 7 mamy wielką śnieżną kulę, która wydaje bardzo mroźne dźwięki. Nic więcej o tej kuli nie wiemy, po prostu jest. Ale można ją powiązać z nowym eventem, który dopiero nadchodzi do gry. W plikach gry pojawił się nowy event o nazwie Muni, ale to tylko nazwa kodowa. Prawdziwa nazwa to Wyzwania Burzy Śnieżnej. Czyli kolejny zestaw wyzwań, które by się odblokowywały dzień po dniu, tak samo jak podczas wydarzenia halloweenowego. Wspomniałem to o wydarzeniu halloweenowym, a nie o 14 dni dlatego, ponieważ podobnie jak wtedy, za zadanie będzie mieli walczyć z tak zwanym Ice Legion, czyli Lodowym Legionem. Czyli prawdopodobnie jakimś bossem, co zdradzają nam wycieki jednego z wydobyców danych na Twitterze. Nie wiadomo kim albo czym jest ten mroźny czy Lodowy Legion, ani kiedy ten event się rozpocznie. Ale na pewno wiadomo już to, że za wykonanie tych wszystkich wyzwań otrzymamy tą dokładnie lotnię za darmo. A za pierwsze wyzwanie, taki oto malunek na broń. Co ciekawe, podczas tego eventu, albo nawet i wcześniej, na telewizorach ma pojawić się taka oto wizja. Tak samo jak to było za czasów eventu z wyczyszczeniem rakiety w 4 sezonie. Są to wiadomości o wyprzedaniu chleba i mleka oraz ostrzeżenie o burzy śnieżnej. Ostatni ekran będzie przedstawiał napis braku sygnału oraz zarys króla lodu w tle. Poza tym, z tym eventem jest powiązany pewien zestaw dźwięków oraz animacji, które widzicie i słyszycie teraz w tle. Nie wiemy, czy to gracz będzie mógł posiąść jakąś moc, czy nie będzie to jednak jakiś komputerowy przeciwnik. Tak czy siak, będzie ciekawie. Według Lukas7 na Twitterze, w plikach tego wydarzenia bardzo często jest wspominany Ice King, czyli Król Lodu, postać za setny poziom karnetu. Co oznacza, że on jest chyba z plasu tego całego zamieszania. Ta śnieżna kula to jednak nie jedyna zagadka na mapie, ponieważ ogromny kawał lodu na zimnej wysepce teraz wyświetla swój pasek zdrowia o wartości 5 miliardów punktów zdrowia. Spada on bardzo szybko i tak, wasze uderzenia w niego mają znaczenie. Jak zostanie zniszczony, to powinien nam ujawnić bunkier ukryty pod nim. Co dalej? Zobaczymy. Może być to jest związane z kolaboracją Marshmello, znanego twórcy muzyki, z Fortnite, co zapowiedział nam jego menedżer na Instagramie, pisząc, że w lutym Fortnite i Marshmello zaskoczą cały świat. To w sumie tyle, ile na ten moment wiemy o tym evencie, ale to nie koniec zmian w grze. W wykrzywionych wieżach znowu ruszyła odbudowa budynku i jest coraz mniej palet, więc korzystajcie, póki jeszcze są. Ciekawe, co tym razem zniszczy ten budynek. Może ta kula? Kojarzycie tego kamiennego pana? Na pewno tak. Mamy dla niego dobrą wiadomość, ponieważ doczekał się swojej drugiej połówki, także niedaleko płaczącej puszczy. Niedaleko oazy odpoczynku za to pojawiła się lodziarnia Softies z nową maskotką. Teraz mamy już pana kurczaka, pana burgerka, pana pomidorka, pana pierożka i pana loda. Na podium za to czeka na was nowa miejscówka z potężnym stworkiem. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym.